Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i bardzo gorąco. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj mamy czwartek, dla Was czwartek. Dzisiaj u nas środa wieczorem, którą kocham, którą uwielbiam i która dzięki temu, że... O, ściszyłem? Tak, ściszyłem. Jest tylko w moich słuchawkach. Dzięki temu, że możemy tutaj przyjechać, że możemy tu spędzić ten czas. A dzisiejszego dnia, kiedy jest pierwszy dzień jesieni, jutro będzie drugi dzień jesieni, kiedy mnie słuchacie, jest drugi dzień jesieni, możemy z radością patrzeć, co nas czeka, ponieważ idzie ciepło. Jest naprawdę przepięknie. Raczcie się tą jesienią. Jeżeli jeszcze nie zaczęliście studiów, jeszcze macie przerwę, to wciągajcie nosem i wszystkimi porami to, co się obok Was dzieje. Dziękuję za podpisy na petycji. Na tą porę mamy samych elektronicznych podpisów 7357, ale to się zmienia dosłownie co chwilę. W związku z tym fajnie, że o tym mówimy, bo petycja pokazuje, że ona jest cały czas gdzieś na wierzchu, że gdzieś o tej pierwszej pomocy trzeba mówić dużo, dużo, dużo. Ostatnio widziałem mianowanie, pasowanie na rycerza Orderu Uśmiechu bardzo znanego aktora Piotra Franceskiego i mu się to należy. Cieszymy bardzo się, że coś takiego ma miejsce, że Rzecznik Praw Obywatelskich czuwa, aby te ordery były z pełną galą wręczone. Była pani premier, była pani minister edukacji narodowej, której nie możemy nigdy zobaczyć, chociażby z drobnym listem, z drobnym machnięciem. Witamy Was wszystkich serdecznie. Dzieciaki, które się uczycie pierwszej pomocy i macie czas, żeby przyjechać na dworzec kolejowy i uczyć także dorosłych. To jest to, że albo trzeba mieć to we krwi. Organizujesz koncerty, musisz lubić muzę. Jeżeli jej nie lubisz, sieć na czterech literach lub coś innego. Trzeba lubić dzieciaki, które jakby podlegają urzędowo takiemu urzędnikowi. Trzeba je po prostu lubić. Jeżeli się ich nie lubi, to do niczego nie namówimy. Ale my z tą petycją będziemy szaleli. Uwaga, za moment będziemy zespół Szagi i to będzie niespodzianka. Posłuchajcie o tym, bo ja o tym opowiedziałem na Facebooku. Dlaczego Szagi włączył w pewnym momencie w swoim utworze Republikę jeszcze, albo się kończy utwór. Uwaga, za momentek. Za momencik. Gdzie oni są? Biała flaga. Włączy to do swojego utworu. Historia jest niesamowita. Zaraz będę o tym opowiadał. Przypominam, że Decapitated. Gdzie mam rozpiskę? Gdzieś mi tutaj pożyć jest. Decapitated. Retransmisja o godzinie 16. Ale kiedy? Chyba w piątek. Tak, w piątek. Piątek? Decapitated. Ja jeszcze tu mam drugie podpisane. Decapitated będzie... Mamy, tu nie mamy. W piątek macie, czyli jutro macie Decapitated, retransmisja całego koncertu o godzinie 16. I pamiętacie, że zgłaszacie się do nas na 16 października na RUR. Uwaga, kończy koma, zaraz wchodzimy, uwaga, momencik. Koma. Nagle się skończyła. To był tylko fragmencik, mały fragmencik całego koncertu. Kiedy zaczęliśmy audycję, powiedziałem, że 7238 osób podpisało petycję. Już jest więcej. Na ten moment 7357. A 16 godzin bili rekord świata. To oczywiście o tym mówiłem. I moi drodzy, ważna rzecz teraz. Informacja na temat, dlaczego Szagi, bo bardzo wiele osób mnie o to pyta. Skąd Szagi wziął białą flagę, aby wpleść to w swój koncert. Za moment usłyszycie utwór, w którym on to wplót. Zrobił to w sposób niesamowicie piękny, ładny. Tak jakby od 100 lat śpiewał właśnie z tym utworem, miał wszystkie swoje koncerty. I dzisiaj byli u nas nasi przyjaciele z Wrocławia, a więc management Lion Stage, który między innymi pomógł nam ściągnąć Szagiego na przystanek Ucok po bardzo, 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 albo inaczej, na bardzo dobrych warunkach. I między innymi opowiadali nam o tym. Tomek Lektarski nam opowiadał, jak doszło do tego, że właśnie nagle się pokazała Republika. Ja stałem na scenie i zgłupiałem. Mówię, czy ktoś robi jakieś podejście, czy robi jakąś przeciwfazę, czy ktoś się wmieszał, czy to jest jakaś historia w ogóle nielegalna. Nagle słyszę wyraźnie Republikę. Okazało się, że to było świadome. Świadomy ruch, bardzo dobrze wymyślony, ale dlaczego tak się stało, to wejdźcie na mojego Facebooka i dzisiaj to dokładnie opisałem. Historia jest niesamowita. Historia jest naprawdę w pewnym sensie banalna, ale prawdziwa i pokazuje, w jaki sposób Szagi zawodowo podchodzi do całej sprawy. Tak to wyglądało na przystanku Woodstock. Szagi się kręci, mapa polskieradio.pl. Słyszycie go? A następnie wywalił taki numer.
tu sobie rozmawia, tu sobie rozmawia. Uwielbiam to puszczać w samochodzie. Nagrywajcie wszystkie audycje, puszczacie sobie ile tylko możecie. Możecie to robić, nie mamy o to żadnego bólu. Korzystajcie ile tylko można z tego, że ta muzyka jest dla was. Ale także kupujcie ją. Kupujcie ją, jeżeli wydajemy na płytach. Kasia Kowalska, która jest naszą ostatnią płytą. My już mamy projekt okładki Urszuli. Za moment będzie ją oglądała. Ale właśnie chcemy bardzo, bardzo, żebyście sięgali po te płyty, które są po prostu przez nas wydawane. Wystarczy sprzedać 3,5 tysiąca płyt, żeby się zwróciły koszty. 39-milionowy kraj. No proszę was, no. 3,5 tysiąca płyt, sięgajcie po nie, róbcie sobie prezenty, kupujcie, potem pożyczajcie, po to, żebyście mogli. Posłuchajcie, uważajcie. Jeszcze. To nie Nowy Jork, nie? Zaraz z wami pogadamy. Świetny koncert Szalagiego, mimo oporu paru, jak zwykle, ludzi z Focham, którzy gdzieś na internecie pisali mierne opinie na temat Szalagiego, okazało się, że na samym koncercie facet jednak zrobił niesamowitą historię, zrobił to zawodowo, sam to poleciał do Berlina i w Berlinie zrobił zabawę, że hej. I teraz stop! Posłuchajcie tego. Uwielbiam tego słuchać. This is not your city. Woodstock! Jakby to grał przez 1000 lat! Słuchajcie! Uwielbiam to! Stałem obok! Odebrał falę od ludzi, niesamowitą falę od ludzi. Zaraz się... Cały ból jest i polega na tym, że musimy jakoś dzielić całego Szalagiego. Nagle zaczyna otwór, później go kończy. Jest trudny do podziału i ten kawałek trwający troszkę ponad 3 minuty u mnie w radiu po prostu bucha na dzień dobry. Ten moment z Republiką jest po prostu nieprawdopodobny. Na moim Facebooku dokładne wytłumaczenie, dlaczego się znalazł Ciechowski, właśnie Grzegorz Ciechowski w tym kawałku. No nie jest tak, że Szagi o wszystkim wie, czego słuchamy i co może się podobać publiczności woodstockowej, ale facet się przygotował bardzo, bardzo dobrze. Kochany Jurku, Krzysiu, wróciłam do Polski z Irlandii, gdzie wczoraj widziałam się z Gatidą w centrum Dublina. Dobrze, że po powrocie od razu będzie moja audycja. Tydzień temu zapomniałam napisać, że dziękuję, że uczycie dzieci ratować. Wielka szkoda, że w Wałczu nawet nie ma dworca PKP. Mocno ściskam. Natalia z Wałcza. I dziękuję za długi, bardzo ładny, można powiedzieć jesienny, ale bardzo osobisty mail od Żaby, która na końcu pisze: przesyłam ogromne miłości dla ciebie, Krzysia, dla mojego ulubionego kamerzysty Majkiego oraz dla wszystkich moich znajomych, którzy w tej chwili słuchają audycji, obojętnie gdzie ich dzisiaj zaprowadziły nogi. Żaba z Częstochowy. A jak słyszeliście wcześniej, że nawet do schroniska Strzecha Akademicka w Karkonoszach, tam prowadzą dzisiaj także ścieżki kręciowe. Się kręci mapa polskieradio.pl, SMS 71335. Kuba Pucisz zwołał ekipę przyjaciół, zwołał muzyków, zwołał artystów i pokazał się z nimi wszystkimi na małej scenie. Koncert, do którego się niesamowicie długo przygotowywał. Kibicowałem, byłem obok, wiedziałem, jakimi etapami porusza się, aby wreszcie przyjechać do Kostrzyna i zagrać swój koncert. Dzisiaj przedstawię wam moment taki, kiedy na scenę wchodzi Tomek Kowalski. Wchodzi dzięki temu, że jest w niesamowitym kaftanie, takim, który mu pozwala poruszać się, dojść do mikrofonu, usiąść i przepięknie zaśpiewać. Kuba Pucisz i jego cała ekipa na tegorocznym przystanku Woodstock. Posłuchajcie tego, piękne. Piękny koncert. A więc moi drodzy, jesiennie jak zwykle tutaj w studiu Trójki podzieliliśmy się, dzielimy się z wami naszą muzą. Bądźcie razem z nami
chodźcie na nasze strony. Jutro czwartek, piątek, nakręcajcie wszystkich na to, co robimy. Już mocnymi krokami zbliżamy się do finału. A ja jeszcze za moment ogłoszę, że Złoty Bączek, już niedługo startujemy ze Złotym Bączkiem. 30 września dokładnie będziemy startowali ze Złotym Bączkiem. A więc już 30 września we środę możecie przysłać swoje typy, bo w tym momencie ruszamy. Pozdrawiam Was gorąco, bardzo serdecznie. Tomek i Kuba Płucisz, przystanek Woodstock. Czy można powiedzieć, jakby taki drugie oblicze Iry. Ściskam Was gorąco. Cześć, siema. Że świat jest taki piękny i nasz.